Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski i Maciej, kapitan Lisowski. Skoro nas widzicie, znaczy, że jest niedziela 20.30, 25 sierpnia. Słuchajcie, ostatni sierpniowy weekend. W przyszłym tygodniu już będziemy witać się we wrześniu. Dziękujemy wszystkim subskrybentom, wszystkim patronom, że wspieracie, pomagacie, że rozwijacie nasze kanały, dzięki temu możemy tworzyć materiały, rozwijać się, no i również tworzyć taki materiał jak dzisiaj. Dzisiaj przygotowaliśmy, Maciek dokładnie przygotował 11 pozycji. Zaczynamy od 10 punktu. Oddaję Ci głos, Maćku. Dzięki bardzo. Witam serdecznie wszystkich Was niedzielnie. To dobrze mieć taką przypominajkę kalendarzową czasami jak my, że to akurat jest niedziela. A inni przypominają w innych miejscach na świecie, że to nie są spokojne dni, ale o tych akurat sprawach, które były takie rozrywkowe tej nocy, nie będziemy mówić. Skupimy się na innych aspektach całego tygodnia, który właśnie się kończy. I o tym będzie ta rozmowa. I mocny jest w tym wszystkim wątek Polski, bo kilka elementów mających znaczenie na takiej większej szachownicy, prawie że globalnej, się pojawiło w odniesieniu do Polski i dlatego ten odcinek jest bardziej na nas skupiony. I teraz sprawa pierwsza. Sprawa pierwsza dotyczy Stanów Zjednoczonych jako takich, to pod wieloma względami nikogo nie zaskakuje. Tylko co Stany Zjednoczone w ostatnim czasie robią? Prawie że hurtowo udzielają zgód na sprzedaż swojego sprzętu wojskowego do Europy, konkretnie do krajów wchodzących w skład NATO europejskich. I tu można by to nazwać jakąś formą ofensywy marketingowej i handlowej z jednej strony. Z drugiej strony dotyczy to przede wszystkim, jak się okazuje, państw graniczących z Rosją. W tym wypadku skupić się można na Finlandii. I nie są to ani małe rzeczy, ani małe ilości i dosyć ważne rzeczy. Amerykańska agencja DSCA, Defense Security Cooperation Agency, ta, która wyraża zgody na jakiekolwiek akty sprzedaży amerykańskiego uzbrojenia w świat, wyraziła właśnie zgodę na sprzedaż zestawów precyzyjnego naprowadzania M1156A1, czyli tak zwane PGK, Precision Guidance Kit. Co ciekawe, kilka dni wcześniej podobną zgodę otrzymały władze Danii. Można powiedzieć, że właśnie europejskie kraje hurtem zaopatrują się w te dodatki do klasycznej amunicji artyleryjskiej, które zwiększają wydatnie celność tejże. No bo jeżeli ktoś nie ma za dużo amunicji na magazynie, to chce, żeby ta, którą ma, że tak powiem, zwalczała zaplanowane cele bardziej skutecznie. Chodzi o pozyskanie 5,5 tysiąca zestawów korygujących lot, które dokonują konwersji klasycznych pocisków na te precyzyjne dzięki naprowadzaniu GPS, które, jak wiadomo, no troszeczkę ostatnimi czasy potrafiło być zakłócane, dlatego musiano tutaj podnieść standardy szyfrowania, jeśli chodzi o sygnał GPS, i najwidoczniej coś w tym zostało w zakresie zrobione. Jak też nie są to wybitnie duże pieniądze w skali różnego rodzaju zakupów, bo 70 milionów dolarów, a sam zakup ma wzmocnić fińską artylerię i jej zdolność prowadzenia ognia pośredniego. Z informacji umieszczonej na stronie agencji wynika, że kontrakt prawdopodobnie będzie zawierał też offset, czyli 70 milionów dolarów i offset, czyli inwestycje zwrotne z wypracowanego w tym wszystkim zysku w fiński przemysł zbrojeniowy. A ten, jak wiadomo, całkiem sobie dobrze radzi. Ponadto ma potencjał również w sektorze cywilnym, by nie zapominać o fińskiej Nokii czy w ogóle o branży telekomunikacyjnej rozlokowanej w Finlandii. I chociaż, jak to się mówi, największe zakupy fińskie w ostatnim czasie dotyczyły takich rzeczy, czyli na przykład haubico armat, znanych nam przecież jak najbardziej, czyli K9, o tyle to inne zakupy precyzyjnego uzbrojenia lub też amunicji mają ostatnio ważniejszy wymiar. Ponadto będą duże zakupy jeszcze sprzętu przeciwlotniczego, co generacyjnie zamknie okres wymiany tego typu sprzętu w armii fińskiej. Marketing jak najbardziej cały czas pozytywny, więc
Handel dobrze idzie Amerykanom w tych sprawach. A przy okazji wzmacnia to Europę. Skoro tutaj akurat nie chcesz nic skomentować... Znaczy chciałbym. A, to proszę, proszę. Chciałbym powiedzieć, że wiesz, no jeżeli nie teraz, to kiedy? Wydaje się, że to okno sprzedażowe dla Amerykanów jest najlepsze w tym momencie, bo chętni ustawiają się w kolejce, tak, jeżeli chodzi o europejskie kraje, więc trudno sobie wyobrazić lepszy moment do podpisywania kontraktów, szczególnie, że duża część tych kontraktów to są kontrakty takie wieloletnie na dostawy dosyć dużej ilości. I tu nie mówimy tylko, wiesz, o tej wschodniej flance, no ale w sumie o całej Europie, tak patrząc, wiesz. No a nawet dalej, o czym będzie dalej, w dalszych punktach. Tak? Ale jest jeszcze jedna rzecz. Wiesz, tak naprawdę Amerykanie wyhodowali sobie, z naszego punktu widzenia na szczęście, konkurencję, która ma alternatywne, a tańsze tego typu rozwiązania. I tutaj mówię o Korei Południowej. I jeżeli teraz Amerykanie nie, jak to się mówią, nie zaznaczą tego terytorium, sprzedając to w tej chwili tak jak jest, to potem wejdą w to miejsce Koreańczycy z analogicznym sprzętem, a tańszym. Dla nas to jest, powiedziałbym, dla Polski ważna wskazówka, gdzie zintensyfikować pewne rozmowy, jeżeli chodzi o łącznie z transferem technologii, ale o nabywanie różnych ciekawostek, które nie muszą być tylko amerykańskie, ale są na przykład pochodną amerykańskich pomysłów i myśli technicznej. No tak, wiesz co, Koreańczycy, Amerykanie, natomiast jeżeli wiesz, to okno zostałoby przespane, to prawdopodobnie, no tutaj trzeba liczyć się, że coś z Europy, znaczy byłby, można powiedzieć, nawet taki przymus w którymś momencie, jeżeli chodzi o tych europejskich producentów, tak, no bo wiesz, tutaj różnego rodzaju rozwiązania takie polityczno-wojskowe można by było sobie wyobrazić, że w ramach właśnie tam tej armii europejskiej, no trzeba by było kupować europejski sprzęt, tak, a nie ten amerykański i koreański. Ale wydolność przemysłu europejskiego jest niższa niż amerykańskiego póki co. Czas dostaw amerykańskiego sprzętu na tą chwilę bywa ciekawszy niż europejskiego, ale też ten book building zamówień w Stanach w tej chwili tak rośnie, że tutaj trzeba myśleć szybko, żeby znaleźć miejsce, podobnie jak było z samolotami F-35. Mhm. Kto nie będzie nad tym dobrze myślał i kombinował, ten będzie potem w długiej kolejce czekał albo nie dostanie na czas. Dobrze, przejdźmy więc do kolejnego punktu i to jest punkt numer 9. Tym razem coś, co koresponduje z tym, o czym mówiliśmy parę razy a propos Ukrainy, ale też pokazuje jasno, że kraje Europy mają swoje interesy nawet z tego punktu widzenia demograficznego, których nie chcą naruszyć w imię tego, żeby Ukrainie było lżej. Prezydent Zełenski zwrócił się do władz krajów, których schronili się ukraińscy uchodźcy, z prośbą o wsparcie w powrocie mężczyzn w wieku poborowym do ojczyzny. Jak informuje agencja Bloomberg, kraje odmówiły spełnienia tej prośby. Według Bloomberga Zełenski prowadził rozmowy na temat powrotu ukraińskich mężczyzn podczas spotkań dwustronnych ze swoimi sojusznikami. W ostatnim czasie takie spotkania dwustronne, przepraszam, były też z naszymi politykami. Jednak politycy od Polski po Węgry jasno stwierdzili, że nie będą odsyłać uchodźców z powrotem, póki trwa wojna na Ukrainie. W decyzji kryje się aspekt ekonomiczny. W wielu krajach europejskich brakuje pracowników do nowo powstałych fabryk samochodowych czy zakładów produkujących baterie. Ukraińscy uchodźcy stanowią tam u nich istotną siłę roboczą, co wpływa na decyzje rządów, na przykład w Czechach. Uchodźcy z Ukrainy zapłacili niemal dwukrotnie więcej podatków w pierwszym kwartale tego roku, niż otrzymali w postaci pomocy socjalnej. Tomasz Prouza, przewodniczący głównej czeskiej grupy branży handlowej i hotelarskiej, wyjaśnił, że wiele czeskich firm zależy od umiejętności i pracowitości ukraińskich uchodźców. Na przykład branża budowlana całkowicie by się zatrzymała bez pracowników z Ukrainy. I choć według danych agencji ONZ do spraw uchodźców około 5 milionów Ukraińców mieszka obecnie poza swoją ojczyzną, to przy całym politycznym i materialnym wsparciu tychże krajów dla Ukrainy, aspekt ten, który poprawia własną demokrację tych krajów, powoduje, że przy obecnym stanie prawnym korzystają z tego, że nie mają żadnego obowiązku w tym zakresie, aby tych obywateli Ukrainy odsyłać. I to się
To było oczywiste, że tak się stanie. Teraz się osobiście rozczarował w tym temacie Zełenski, ale wcale mnie to nie zaskakuje ani nie dziwi. W Polsce też budowlanka by stanęła, gdyby zabrakło ukraińskich pracowników. Tak, natomiast wiesz, tutaj trudno się dziwić rządowi i prezydentowi Ukrainy, oczywiście, że takie żądania wysuwają, bo to też jest oprócz tego, że oni sobie zdają sprawę, że jak gdyby skuteczność tego będzie mała, no ale może jakaś jednak, może ktoś wróci. I druga rzecz, no to jest na ten wewnętrzny rynek kierowana ta, wiesz, informacja, tak? Że wiesz, no bo no, ale... w sumie wiesz, część społeczeństwa angażuje się, walczy, a część, że tak powiem, ma to w poważaniu i sobie czasami z punktu widzenia oczywiście tego ukraińskiego dostatnie żyje na zachodzie, właśnie w Polsce, w Niemczech, tak, czy w innych krajach. No i to oczywiście wewnętrznie no, budzi dosyć dużą irytację zarówno wojska, jak i społeczeństwa, tak. Zgadza się. No mówię, tak jak też powiedziałem, obecne regulacje prawne absolutnie nie nakazują w żadnym wypadku, żeby kraje europejskie cokolwiek w tym temacie robiły. Więc ale wiesz, to się może zmienić, tak? Tutaj wiesz, ten nacisk może być w którymś momencie większy i gdzieś jakieś wyłomy mogą się pojawić, tak? Czyli jakiś kraj może stwierdzić, że to nie jest dla nich istotne, jak się pojawi jeden kraj, drugi kraj, tak? No to może... No ale Polska... na tą prośbę zareagowała de facto, tworząc, znaczy robiąc tą ideę, koncepcję tego Legionu Ukraińskiego w Polsce, więc możliwość taka, żeby się zgłaszali. No mówię, no przynajmniej częściowo jest, natomiast wiesz, też możemy sobie wyobrazić, bo teraz jest to dobrowolne, także nie trudno sobie wyobrazić jednak, że mogłyby się pojawić obostrzenia. Możemy dyskutować, na ile one byłyby skuteczne, natomiast moim zdaniem w części byłyby skuteczne, które uniemożliwiałyby właśnie legalny pobyt osobom, które gdzieś, powiedzmy, się nie zgłosiły, nie zarejestrowały i tak dalej. To nie jest jak gdyby niemożliwe. To się może zdarzyć, się może zmienić. I przechodzimy do punktu ósmego. Punkt ósmy, który znowu dla mnie jest przykładem tego, że nasi negocjatorzy niestety to nie są to topowi ludzie na tych stanowiskach, i nie mają topowych umiejętności, tudzież wytyczne, jakie otrzymali, były zbyt słabe. Australia ogłosiła, że planuje rozwinąć własną produkcję pocisków rakietowych. No niby nic zaskakującego. Na ten cel zostanie przeznaczone 850 milionów dolarów australijskich, czyli niecałe 600 milionów dolarów amerykańskich. Minister przemysłu obronnego, bo takie ministerstwo jest w Australii, ogłosił zawarcie umowy na opracowanie technologii produkcji pocisków rakietowych powietrze-powierzchnia, czyli JSM, i powierzchnia-powierzchnia, czyli Naval Strike Missiles, NSM, znane nam z naszego kraju, bo nasza morska jednostka rakietowa, zakupiono dla jej potrzeb kolejnej, będziemy mieli trzy tego typu dywizjonowe jednostki, kilkadziesiąt w sumie wyrzutni, bardzo dużo rakiet, które mogą również atakować cele lądowe i są jednym z elementów systemu odstraszania naszego państwa. To kolejny krok władz australijskich w kierunku wzmocnienia swojego bezpieczeństwa w ostatnim czasie. Tylko że jeden z tych pocisków, JSM, może być odpalany z samolotów F-35, czyli może być przenoszony w komorach bombowych tego myśliwca, komorach uzbrojenia, przepraszam, dzięki czemu zachowa się własności stealth tego samolotu, a sam pocisk też takowe posiada. Prace nad budową fabryki rozpoczną się jeszcze w tym roku. Będą w niej tworzone pociski obu typów i chodzi o to, żeby inwestowanie w zaawansowany, wysoko zaawansowany technologicznie przemysł wytwórczy w Australii było jak najbardziej normą i rozwijało zarówno obronność, jak i towarzyszące temu cywilne aspekty wysoko zaawansowanych technologii. I fabryka rozpocznie produkcję już w 2027 roku i będzie w stanie produkować 100 pocisków rakietowych rocznie. Porównując to z różnymi informacjami na temat tego, ile jakich pocisków się produkuje w Rosji, nie jest to może imponujące. Natomiast na okres pokoju, a w tamtym rejonie, no na razie jest spokojniej, bo to w Europie trwa regularna wojna,
To znaczy, że będą mieli możliwość zwiększenia tempa, gdyby zaszła taka potrzeba, ale na pewno będą produkowali samodzielnie to uzbrojenie i będą je w pełni kontrolować. Kongsberg staje się też partnerem programu rozbudowy zdolności produkcji pocisków kierowanych, broni precyzyjnej i amunicji dla całej australijskiej armii o wartości, bagatela, 21 miliardów dolarów australijskich. Sytuacja, jaka nabrzmiewa stopniowo w Azji Południowo-Wschodniej, powoduje, że Australia coraz bardziej zwiększa wydatki obronne i podpisuje różnego rodzaju, zarówno bilateralne, jak i szersze traktaty obronne i o współpracy, o czym też jeszcze dzisiaj będzie mowa, ale to pokazuje jasno. Kupują tak naprawdę mniej rakiet tego typu niż my na tą chwilę zakupiliśmy dla naszej morskiej jednostki rakietowej, ale od razu będą je produkować u siebie. Ja rozumiem kwestia ewentualnych dostaw. Norwegia do Polski, to jest inna odległość, a Norwegia do Australii, ale ja bym na to nie patrzył, tylko patrzył na to, żeby być w pełni niezależnym i mieć odpowiednie zdolności, bo my na razie tylko możemy serwisować, z tego co wiem, te pociski NSM, natomiast absolutnie nie było nigdy mowy o produkcji. Tymczasem poprzednio była wiadomość, że Finowie kupują coś za 70 milionów dolarów i od razu będzie offset, być może związany właśnie z tego typu zestawami konwersyjnymi artylerii, z tymi PGK. Tu Australijczycy poszli absolutnie na maksa, wyciskając z tego tematu wszystko, co się da, i będą producentem. A jak będą producentem, w sumie kto im potem zabroni negocjować to, żeby mogli być również tym, który oferuje na inne rynki te uzbrojenie? Tego mi ciągle brakuje u nas. No cóż, zobaczymy, wiesz. Australia troszeczkę w innym miejscu jest na pewno niż Polska, natomiast no to zagrożenie chińskie widać, patrząc na te kraje w regionie, jest poważne, no bo patrząc, co robi Japonia, patrząc, co robi właśnie Australia, co robi też Korea, no tutaj akurat jeszcze to zagrożenie cały czas z Korei Północnej, dosyć coraz silniejsze te, można powiedzieć, wojska, a więc wydaje się, że Amerykanie tam nie będą samotni, jeżeli chodzi o potencjalny konflikt, jeżeli by taki się pojawił. No raczej na pewno nie będą samotni, a tu jak widać w dobrym towarzystwie stali, podpisując wszystko, i patrzmy, tak wielkie odległości i to nie przeszkadza w tym, żeby się dobrze dogadywać i to szybko dogadywać, a sama budowa zakładów zaplanowana na 2 lata. 2025-2026, łącznie ze szkoleniem załogi, pełnym transferem technologii i wszystkim. To są wskaźniki, według których powinna Polska też oscylować w takich terminach, jeżeli chodzi o pewne rzeczy związane z ustanawianiem zdolności produkcyjnych. Bo to jest przykład. To są skomplikowane urządzenia. Zaawansowana elektronika, głowice, silnik. To nie są proste rzeczy, a dadzą radę w 2 lata. Tego mi u nas brakuje. Przejdźmy dalej. Zresztą, gdyby ktoś chciał się dowiedzieć czegoś więcej w temacie tak zwanej afery amunicyjnej, zapraszam na kanał. Wczoraj się pokazał wywiad z panem Pawłem Poncyliuszem, rozjaśniający, że tak powiem, ciemność dookoła tego tematu. A my przechodzimy do punktu 7. Znowu Australia. Australia i Indonezja zakończyły negocjacje w sprawie umowy obronnej. Czyli mamy w tym momencie sytuację taką, że jeśli chodzi o Australię, to oni się zbroją, wiedzą, co jest grane. Są też członkiem sojuszów takich jak AUKUS oraz tej formuły Quad. Za każdym razem są w tym wszystkim Amerykanie, są w tym Japończycy, Wielka Brytania, Korea Południowa, coraz częściej też się w to wszystko angażuje. I w tym momencie, podpisując tego typu umowę z Indonezją, największym, najbardziej ludnym krajem muzułmańskim na świecie, bazują na tym, żeby geopolitycznie
próbować ich przeciągnąć bardziej na stronę szeroko rozumianego Zachodu w relacjach z Chinami, bo te relacje indonezyjsko-chińskie wcale nie są złe, wręcz powiedziałbym, że inicjatywa Pasa i Szlaku bardzo dużo pieniędzy przekierowała do Indonezji oraz również do ich systemu edukacyjnego, bo bardzo dużo pozyskali współpracy z uniwersytetami i uczelniami wyższymi państwowymi i prywatnymi w Indonezji Chińczycy. I to widać. Natomiast Indonezja w ostatnim czasie odeszła od rosyjskiego uzbrojenia, to już jest na plus. Trochę zaczyna się angażować bardziej po stronie Zachodu, broniąc między innymi swoich interesów ekonomicznych w basenie przylegającym do Morza Południowochińskiego, gdzie się Chińczycy bardzo mocno rozpychają. I tutaj powiedziałbym, że ta dyplomacja australijska w dobrej koordynacji z dyplomacją amerykańską działa i polega to wszystko na budowaniu z tych okruszków takiego stabilnego systemu, który w jedną czy w drugą stronę będzie w stanie przeciwstawiać się ekspansji chińskiej w tej części świata. Tak to przynajmniej widzę i efekty tego są całkiem dostrzegalne według mnie właśnie w postaci takich umów bilateralnych. Czy dzisiaj coś też ruszali się te tematy w CEPie chińskim z Indonezją związane, czy nie? Nie, nie. Wczoraj było takie też spotkanie chińsko-indonezyjskie na temat pogłębienia też współpracy, więc widzimy, że Indonezja tutaj stara się przynajmniej mieć dobre kontakty i ze Stanami Zjednoczonymi, i z Chinami, i z Indiami w sumie, więc no zobaczymy, tak, czy to będzie w dłuższej perspektywie możliwe utrzymywać ze wszystkimi dobre kontakty. Tak. Ja bym nawet powiedział, że wzorują się trochę na ruchach indyjskich, bo Indie są tutaj przykładem najlepszym tego, jak można z jednymi się dogadywać, z drugimi sobie nie bruździć, a z trzecimi robić interesy, bo nie brużdżą sobie zanadto z Chinami, z Rosją robią interesy, wykorzystując sytuację, w jakiej Rosja sama się na swoje życzenie znalazła, a z Amerykanami robią interesy i kupują coraz więcej amerykańskiego i zachodniego uzbrojenia, a są największym importerem uzbrojenia w świecie. Wydawali na to dotychczas najwięcej pieniędzy przez ostatnią dekadę. Więc jako klient są bardzo, ale to bardzo pożądani dla wszystkich przemysłów obronnych. Wszystkich krajów. To przechodzimy do top 6. I to jest takie troszeczkę jakby mocniejszy dzwonek na pobudkę dla świata. Dlaczego? W Stanach Zjednoczonych po raz kolejny zaprezentowano wizję taniego, to jest kluczowe słowo, taniego masowego myśliwca. No i teraz ktoś by się mógł zastanawiać, o jaką technologię, jaką generację i tak dalej chodzi. Wygląda to całkiem sympatycznie. Jak widać, to jest oczywiście wizja artystyczna, ale oparta o pewne wskazania i przesłanki. Samolot, jak widać, raczej zachowuje własności stealth, czyli obniżonej wykrywalności dla radarów, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest co innego. Chodzi o tani samolot. Masowy samolot bojowy. Maszyna ta miałaby umożliwić stworzenie przewagi liczebnej nad lotnictwem Chin. I tu po raz pierwszy bardzo konkretnie pada odniesienie do parametru ilościowego względem Chińskiej Republiki Ludowej, która rozbudowuje w najszybszym tempie spośród wszystkich krajów świata swoje siły zbrojne i to we wszystkich obszarach i do tych najdroższych również, do których zaliczyć należy lotnictwo. Koncepcję takiej maszyny zaprezentował szef sztabu sił powietrznych USA, generał David W. Elvin, w czasie konferencji Global Air and Space Chiefs Conference w Londynie. To jest kolejny tego typu sygnał, że ceny zaawansowanych samolotów bojowych osiągnęły już granicę absurdu. Wszystko to dzieje się w tym samym roku, w którym US Air Forces zaczęły dokonywać rewaluacji programu NGAD, czyli Next Generation Air Dominance, oficjalnie z powodu zbyt dużej przewidywanej ceny myśliwca załogowego. Pojawiły się głosy, że NGAD będzie kosztować trzykrotnie więcej niż nietani F-35, czyli mówimy o kwocie do $300 milionów za sztukę.
Zaczęto pytać o efektywność kosztową takiego samolotu, bo nawet najlepszy myśliwiec może być tylko w jednym miejscu, a w dodatku ma na pokładzie ograniczoną ilość amunicji, no tą jednostkę ognia. Pojawiły się opinie amerykańskich wojskowych, że nowy myśliwiec powinien kosztować tyle co F-35, albo tylko nieco więcej. Zaczęto też się zastanawiać, z jakich zdolności NGAD warto zrezygnować, aby taki cel osiągnąć. Czyli już się szuka pewnego kompromisu pomiędzy zdolnościami a finansami. Ten prezentowany obecnie tak zwany tani samolot może być pokłosiem takich właśnie rozważań. Efektem studium tak zwanego TAC-R, albo też jednym i drugim, i jest w tym wszystkim jeszcze element współpracy z bezzałogowcami, czyli tak zwane loyal wingmans. Choć teraz trzeba pamiętać, że samolot, o jakim tutaj mówimy, to w żadnym wypadku nie jest generacja szósta. F-35 jest generacją piątą, to też nie będzie nawet generacja piąta. Chodziłoby o coś, co będzie znacznie lepszą od porównywalnych w tej klasie samolotem generacji 4 lub 4,5. Czyli jest to istotne pokazanie, że trzeba wyhamować z kwestią kosztów zbrojeń, bo jeden kraj się już kiedyś przez nieopamiętany udział w zbrojeniach wywrócił, mówimy o Związku Radzieckim. I tutaj w tym momencie jest istotne wskazanie, że USA, które przecież mają też specyficzną, bym powiedział, sytuację budżetową, powinny nieco zracjonalizować poziom tych wysiłków, a firmy zbrojeniowe, żeby tak nie przesadzały. Oczywiście nikt inny nie jest w stanie tak drogich samolotów kupować niż kraje Zachodu na tą chwilę, więc mam nadzieję, że te firmy amerykańskie nie obrócą się po cichu do innych klientów, zwłaszcza gdyby to miało oznaczać wzmocnienie konkurencji dla USA, jaka jest upatrywana przede wszystkim w chwili obecnej w Chinach, potem w Rosji. Więc pieniądze zaczynają znowu mieć znaczenie. Porównując historycznie, lepiej jest mieć według tych oficerów sił powietrznych amerykańskich dużo przysłowiowych Shermanów niż tylko garść tygrysów. Bo owszem, zdolności są nieporównywalne, ale w końcu i tak ilość i dostępność w wielu miejscach naraz ma większe znaczenie. Wiesz co, no ja myślę, że te strategie się teraz właśnie zmieniają i tutaj ten konflikt na Ukrainie chyba jest takim też zapalnikiem, no bo wcześniej, wiesz, nikt nie mówił o tym, że Europa powinna posiadać dużą armię lądową, tak, tylko wystarczą tak naprawdę samoloty, trochę marynarki. W Stanach Zjednoczonych też, a więc myślę, że Ukraina, no i druga rzecz, co robi wrażenie na Amerykanach, no to są te zbrojenia chińskie, tak? Kiedy oni są w stanie rocznie produkować o wiele, rządy wartości większe ilości danego uzbrojenia. No i oczywiście można dyskutować, że ono jest właśnie gorsze, no ale jest, tak? No i tutaj tą, powiedzmy, jednak masą, no mogą w tym momencie budować swoją przewagę, więc myślę, że rozsądne to takie wypowiedzi, no bo w przypadku potencjalnych konfliktów, no to mamy potencjalny konflikt z Rosją, potencjalny konflikt z Chinami, tak? Na ten moment oczywiście, nie wiem co będzie w przyszłości. Natomiast te elementy, nie wiem, jakieś związane z to, co wcześniej myślano, że tych wojen nie będzie i to będą raczej takie jakieś specjalne operacje. No one pewnie będą, tak? Natomiast no tutaj potrzebujemy po prostu często dużej armii z dużą ilością tego sprzętu. Możemy dyskutować, czy w tej przyszłej armii ludzie będą stanowiły tak ważny komponent. Na ten moment nadal tak. Natomiast ta ilość sprzętu po prostu musi być często duża. Patrzymy, zobacz, na przykład ilość dronów, nie? Która jest używana w tym momencie na tym froncie rosyjsko-ukraińskim, gdzie Ukraińcy zaczynają właśnie asymetrycznie budować przewagę, pokazuje tak, że ta masa ma znaczenie, tak? No to tutaj od razu taka mocna wrzutka, ponieważ polska armia na tą chwilę nie rozpatruje, tak twierdzą decydenci z Agencji Uzbrojenia, nie rozpatruje kwestii używania dronów FPV, to teraz na kierunku pokrowskim narzekają dowódcy ukraińscy,
że dzienna możliwość użycia zaledwie do 300 sztuk takowych dronów to jest zbyt mało, żeby powstrzymać działania rosyjskie i ustabilizować front. 300 dziennie, a Polska takich nie ma ani jednej sztuki, będącej czymś, co jest erzacem jakiejkolwiek amunicji i wartość ma bojową. No właśnie, wiesz, a popatrz, co było powiedzmy te 2,5 roku temu, kiedy ten konflikt startował, jakie było nasycenie dronów, a jakie jest właśnie nasycenie teraz, tak? Więc widzimy, że oczywiście ktoś może powiedzieć dobrze, bo Ukraina nie ma lotnictwa, no ale Rosjanie też używają i to w dużej ilości. Oczywiście. I starają się tutaj gonić tą stronę ukraińską i te drony rosyjskie zadają poważne straty, tak, tej stronie ukraińskiej. Tak, i też cały czas podnoszą ich jakość, bo też tak. Udowodniono, że mają... Jakość drony, i ilość. Że... Tak, ale mi chodzi o sterowanie światłowodowe, czyli są odporne na zakłócenia. Poszło tu wiesz co, do tego światłowodu nie jestem do końca przekonany, że to jest... Tak, no to ogranicza ślepa... zasięg. Wiesz, na odcinku do 5 kilometrów robią z nich tak naprawdę tańszy zamiennik przeciwpancernego pocisku rakietowego. Tylko i wyłącznie. Bo właśnie naprowadzanie światłowodowe w tych PPK-ach, które mają do tych 5000 metrów zasięg, jest. Tylko, że one są dużo trudniejsze przy swojej prędkości do właściwego korygowania, zwłaszcza przy ruchomości celu. A dron tego typu może zrobić podejście, może zawrócić. I on się okazuje przy tej swojej prostocie o wiele bardziej niezawodny, jeżeli jest naprowadzany w ten sposób sterowany światłowodowo, bo jeśli nie trafi raz, nawróci i może to powtórzyć, albo od innej strony może zaatakować, czyli coś, co jest niedostępne na tą chwilę dla PPK. Okay. To możemy przejść do kolejnego motywu. A kolejny motyw to jest top 5. I na pewno gdzieś się to u ciebie pojawiło. To jest aspekt ekonomiczny działań chińskich. I tutaj coraz więcej amerykańskich ekspertów od spraw ekonomii mocno ciśnie w tą sprawę i rozszerzanie sankcji wtórnych, gdzie teraz właśnie weszły sankcje na około 400 osób, w tym wielu chińskich biznesmenów związanych z konkretnymi firmami, powoduje, że będzie pewne zaognienie relacji między USA a Chinami. O co chodzi? Chodzi o wskaźniki wzrostu eksportu chińskiego do krajów, które mogą być przekaźnikiem tego wszystkiego do Rosji. Już w ciągu ostatniego tygodnia mówiłem, że się chińskie firmy skarżą, że mają kłopoty, ruszają szeroko, zarzucają sieci, żeby im się to zaczęło bardziej udawać. Oczywiście też patrzą, żeby im się opłacało, bo przecież nikt tego nie robi charytatywnie. I tutaj spójrzcie na wzrost od 2022 roku eksportu chińskiego do Armenii. To Armenia z jednej strony ucieka spod kurateli moskiewskiej, robi to w wymiarze politycznym, w wymiarze militarnym trochę zaczyna też, bo zakupy u Francuzów na przykład bardzo chętnie sygnalizują też, że kupiliby uzbrojenie w Polsce. To też nie jest dla nas rzecz mało ciekawa. Wręcz przeciwnie. I to samo Azerbejdżan, który Azerbejdżan jednak jest wąsko sformatowany na jedną rzecz. Właśnie złożył swój akces do BRICS. Jest to w tym momencie jak dla mnie też taki humbug tego, co mogą zrobić Turcy. Dlaczego? Azerbejdżan jest jak prawa ręka Ankary. Język, wspólnota, kultura, wspólnota, cały czas wspierani przez Turcję, w jej działaniach, jakby to powiedzieć, dotyczących odzyskania kontroli nad terytoriami spornymi z Armenią i chęć uzyskania w ogóle eksterytorialnej trasy łączącej Turcję i Azerbejdżan. Teraz Azerbejdżan twardo do BRICS-u, gdzie wiadomo są i Chiny, i Rosja, i do tego wszystkiego jest najbliższym współpracownikiem, satelitą wręcz Turcji. Czyli czy to nie jest takie coś, że Turcy pozwalają na to, żeby zrobił Azerbejdżan to, czego oni jako członek NATO sam nie może. I to jest takie, wiesz, otwarte pytanie w tym zakresie. Znaczy, wiesz co, no nie zgadzam się, jak pokażesz jeszcze raz te wykresy,
To oprócz tego, że tutaj ten wzrost dosyć duży, no i można powiedzieć, jak się popatrzy na wykresy, to wygląda to spektakularnie. Jeżeli byśmy pokazali takie same wykresy na przykład dla Kirgistanu, to jeszcze bardziej spektakularnie, ale trzeba by spojrzeć na skalę, czyli jakie to są wartości. Tu mamy miliony, tak? Czyli tak. Powiedzmy z 2000, tam było to pokovidowe, no ale powiedzmy tam około z 40 milionów poleciliśmy na 100 milionów, ale to są nadal małe kwoty. I tu na to składają się dwa czynniki. Jeden to jest obchodzenie sankcji, który przez tą Azję Centralną, to wielokrotnie mówiliśmy, się odbywał. To nie jest nowy proces. Ale drugi to zdobywanie coraz większego udziału na tych rynkach lokalnych przez Chiny. No bo tutaj wiesz co, wszyscy jak gdyby koncentrują się, że na pewno to wszystko, ten chiński eksport tak naprawdę idzie do Rosji. Jeżeli byś popatrzył na przykład, ile z Armenii idzie do Rosji, to okazuje się, że nie ma takiego prostego przekierowania. Dużo tych towarów zostaje w Armenii, co ciekawe. Więc można powiedzieć, no i tu możemy dyskutować, że jaki jest wpływ. Połowa to jest obchodzenie sankcji, połowa to jest powiedzmy zwiększony eksport właśnie do tych krajów, bo widzimy bardzo często, co ciekawe, że produkty rosyjskie w tych krajach są wypierane przez produkty chińskie. Oczywiście. I to jest taki proces, no, który już od dłuższego czasu, to nie jest tak, że to ostatnie 2-3 lata, tylko to jest taki dłuższy proces. Tutaj ekspansja towarów chińskich nie dotyczy tylko Europy i Stanów Zjednoczonych, tak jak nam się wydaje, ale właśnie takich krajów jak Armenia, tak, czy ten Azerbejdżan, ogólnie cała Azja Centralna. No i jeszcze jedna uwaga. Tu należy się liczyć z tym, że w przypadku Armenii szczególnie bardzo silne przełożenie amerykańskie, francuskie. No i jeżeli tam na przykład pewne rzeczy będą się przedostawać do Rosji, to może być taka sama wizyta, a bardziej nawet może moim zdaniem skuteczna, jak ostatnio w Kirgistanie. Ostatnio Amerykanie odwiedzili Kirgistan, no i 10 banków przestało robić po tym te szybkie przelewy. I ogólnie szybkie przelewy przestały działać, a to była taka bardzo wygodna możliwość płacenia za towary, często właśnie chińskie, w tym Kirgistanie. No i okazuje się, że teraz w sumie no nie można. Trzeba inne metody. I dodatkowo jeszcze Chińczycy wprowadzili taki, można powiedzieć, nowy nakaz, że jeżeli wysyłają towary na przykład do Rosji, to w tym momencie bardzo często to się odbywa tak, że ten towar na przykład ląduje najpierw w Armenii i potem jest wysyłany do Rosji, ponieważ Chińczycy żądają, żeby on fizycznie dotarł do kraju, skąd pochodzi przelew, czego nie było jeszcze pół roku temu. Tak, czyli nie ma takiej możliwości. No podnosi, no bo normalnie to było tak, że wiesz, przelew szedł do Armenii, a towar był wysyłany do Rosji, nie? I jeszcze jedna rzecz, jest możliwość kontroli bezpośredniej towaru. Tak, co jest w środku. No właśnie. Tak, a masz te obostrzenia na przykład kazachskie i te elektroniczne systemy plus sprawdzanie, no i okazuje się, że wiesz, przez to no jest to kolejne utrudnienie, no bo to wiesz, musisz opłacić kolejnych ludzi, kolejnych często celników, kolejnych pośredników, żeby ten towar koniec końców on dotrze pewnie, nie? No ale może być z większym opóźnieniem, no i po prostu droższy. Tak to się, no bo jak zawsze tutaj wiesz, nawet jakby byłby zakaz, no to pewnie towary chińskie by trafiały, tak? Jako po prostu byłyby przemycane, tak? Ale no w tej sytuacji po prostu to widać już w tych wynikach cały czas importowych, że no nie jest to, co w zeszłym roku. Jednocześnie pamiętajmy, Kirgistan i tym podobne kraje to jest też, to są kraje, które są nagle zwiększonym odbiorcą eksportu Niemiec i tym podobnych krajów. To nie jest tak, że tylko Chiny o tym sobie przypomniały. Nie, Chiny dopiero teraz zaczynają, albo raczej chińskie firmy nawet Polski, zaczynają korzystać. Tak, tylko że to się powoli zmniejsza, bo jeżeli popatrzymy na trend i to, co było w 2023, to był taki najlepszy rok,
Największe wzrosty tutaj, jeżeli chodzi o te kraje. Te kraje zyskiwały, natomiast też pojawiają się po pierwsze te sankcje, to zagrożenie wpisaniem na listę tą amerykańską, to najbardziej się tego boją, ale również pewne skutki uboczne tych działań, no i tutaj te kraje chcą korygować, tak? No bo wiesz, na początku widziano same pozytywy, że będzie można tutaj te towary z Rosją jako pośrednik handlować, a teraz zaczyna się też widzieć pewne negatywne elementy. To już może nie będę rozszerzał. No ale te sprawy bolą. Nawet ostatnio się okazało, że ścigane są kraje, w których rosyjskie banki chciały otworzyć swoje oddziały lub filie. Są różne techniki, w których od strony prawnej można w ten sposób zadziałać i okazało się, że tu zaczyna być bardzo dla nich niewygodnie, bo te sankcje zaczęły docierać w ten sposób i eliminować im tą możliwość. To też jest ważne. Uszczelnianie tego systemu postępuje. Tak, no to jest taka, wiesz, no to jest taka troszeczkę taki wilki zając, tak? No sankcje wprowadzano, Rosja ucieka, znajduje nowe możliwości, czy kryptowaluty ostatnio, czy jakieś inne. No i Zachód, głównie Amerykanie tutaj, że tak powiem, są najbardziej aktywni, bo może Europa to trochę często śpi i z dużym opóźnieniem pewne rzeczy. Natomiast no, Amerykanie są bardzo aktywni. No i to jest tak, wiesz, co Rosjanie gdzieś uciekną, Amerykanie przykręcą tą śrubę. Rosjanie gdzieś jakiś nowy pomysł, no i Amerykanie przykręcają. Więc no to trochę taka zabawa jest. Natomiast koniec końców powoduje, że ta inflacja w Rosji jest przez to napędzana, no bo te towary importowe są coraz droższe, no właśnie, i jest ich coraz mniej. Oficjalna jest ile? 8,56? Nie, 9,1, 9,23 w zależności co patrzymy. Okej, okay. 9,1, 9,23. Oficjalne stopy procentowe jeszcze są na 18 punktach. Tak. Ale to jeszcze. Niedługo. No, 20 myślę się zakręci akurat na przełomie kwartału. Coś takiego. Mogą nie pozwolić Elwirze 20. Zobaczymy. No, pewnie będą chcieli na 20 podnieść, natomiast no, może się okazać, że będzie 19. No to tylko przedłużą to i wtedy z końcem roku zapewne się pokaże taka wartość. Ale Elwirze rzeczywiście jest coraz trudniej, coraz gorzej. Sama powiedziała, że już straciła zbyt wiele elementów, którymi mogła wpływać na rynek. Tak, no powoli przestaje, tak, te podnoszenie stóp ma jeszcze znaczenie, jakieś te ograniczenia banku centralnego mają znaczenie, no, ale mają też negatywne znaczenie i ogólnie no widać, że bank centralny raczej na ten moment ponosi porażkę, jeżeli chodzi o kontrolę inflacji. Zgadza się. A my przechodzimy do punktu czwartego, bardzo niepokojącego. Istnieje pewna inercja pomiędzy zdarzeniem a informacją na ten temat. Z jednej strony to dobrze, bo pewne rzeczy powinny być trzymane w tajemnicy, no ale jak już wychodzą na jaw, to skóra na karku troszeczkę cierpnie. Chodzi o sytuację, jaka miała miejsce niedawno w Norwegii, gdzie wydarzyło się coś takiego, że jedna z najważniejszych norweskich baz sił powietrznych i również mogąca, oczywiście będąca wykorzystywaną w razie potrzeby dla armii natowskich, zwłaszcza dla sił powietrznych amerykańskich. Tu widzicie samoloty F-35 w tej bazie Evenas. Miała poważne problemy wywołane aktem sabotażu. Jak ujawniły norweskie media, w kwietniu doszło do sabotażu w tej wysuniętej bazie. Nieznani sprawcy przecięli kabel telekomunikacyjny, który jest uznawany za infrastrukturę krytyczną. Wygląda na to, że ktoś w tak praworządnym kraju, jakim jest Norwegia, nie pomyślał, budując, że pewne rzeczy należałoby głębiej ukryć w gruncie w odpowiedni sposób, żeby nie można było tego łatwo namierzyć, żeby nie dać podstaw temu, by można było dokonać sabotażu. Teraz to w tym tygodniu, w czwartek, norweski dziennik Fremover jako pierwszy poinformował, że w kwietniu doszło do takiego aktu sabotażu w tej bazie. Sprawę zgłoszono wówczas Policyjnej Służbie Bezpieczeństwa, PST, a obecnie śledztwo prowadzi prokuratura krajowa. Żadnych sprawców nie wykryto. Co ważne, zgodnie z doniesieniami kabel został przecięty gładko pod kątem 90 stopni względem swojej długości, więc przypadku raczej w tym nie ma.
Dokonano go poza terenem bazy lotniczej, która jest obiektem chronionym, a według śledczych trudno jest kogokolwiek w tym zakresie namierzyć. I nikt nie może powiedzieć, że nie, gdzieś w pobliżu jest jakaś malutka lokalizacja jakiejś nieruchomości należącej do cerkwi moskiewskiej. Nie, po prostu nie da się, nie dało się im znaleźć żadnych wskazówek w tym zakresie. Więc trzeba się skupić na tym, czym jest ta baza. Jest jednym z kluczowych lotnisk wojskowych norweskiej armii. Od lutego stacjonują tam najnowsze samoloty patrolowe i zwalczania okrętów podwodnych Boeing P-8A Poseidon oraz jest ona wysuniętą bazą operacyjną dla samolotów F-35 z dwóch eskadr. Więc słuchajcie, jeżeli najistotniejszą rzeczą dla triady nuklearnej rosyjskiej jest możliwość wypuszczenia swoich boomerów, czyli atomowych okrętów podwodnych uzbrojonych w głowice międzykontynentalne, właśnie tamtą północną drogą ponad wybrzeżami Norwegii na akweny północnego Atlantyku, tudzież w ogóle operowanie tam na terenie tego oceanu podbiegunowego, lodowcowego, skąd miałyby one ewentualnie odpalać swoje pociski na... Przyjmijmy, że najbardziej prawdopodobnym celem byłoby USA, no oczywiście też natowskie kraje Europy, no to patrolowanie tego terenu jest bardzo ważną sprawą. Pełna zdolność tej bazy do operowania samolotów, które zostały przeze mnie wymienione, a zwłaszcza te Boeingi P-8A Poseidon, które są w stanie bardzo długo utrzymywać się w powietrzu i mają bardzo rozbudowany system sensorów do wykrywania właśnie okrętów podwodnych oraz ich zwalczania, jest krytycznie ważne dla NATO. Taki numer jest więc bardzo niebezpieczny, bo pokazuje niedociągnięcia w systemie ochrony, w systemie bezpieczeństwa tego kraju, a one są bardzo ważne i rzutujące dla całego NATO, w tym zwłaszcza dla Stanów Zjednoczonych. Co warto przypomnieć, Norwegia nie jest po raz pierwszy w ostatnich latach ofiarą tego typu sabotażu. W listopadzie 2021 roku Norweski Instytut Badań Morskich informował o przecięciu, a następnie kradzieży światłowodu i przewodu elektrycznego łączącego czujniki podmorskiego systemu nasłuchu w rejonie Wysp Lofotów z naziemnymi stacjami kontroli. To teraz sobie popatrzcie. Drugi element systemu wykrywania i śledzenia rosyjskich okrętów podwodnych. System czujników dźwięku położony na dnie oraz baza lotnicza, która pozwala, żeby samoloty latające nad tym akwenem wykrywały to z drugiej strony. Zgranie wyników obydwu ewentualnych pomiarów, namiarów powoduje, że można zlokalizować precyzyjnie w toni oceanicznej tak niebezpieczne jednostki, jakimi są okręty podwodne. Sprawa jest więc bardzo poważna. Winnych brak. Nie jest też tajemnicą, że najbardziej zainteresowaną stroną w tym wszystkim byłaby z powodów, które wymieniłem, właśnie Rosja. Zarówno z uwagi na członkostwo w NATO, strategiczne położenie, jak i jej politykę udzielania szerokiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Zwłaszcza, że 26 października 2022 roku funkcjonariusze PST aresztowali obywatela Brazylii podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Czy nam to przypomina może pewnego meksykańskiego rzekomo korespondenta, który operował w Polsce i bardzo dobrze się wkomponował w polską, nawet powiedziałbym śmietankę towarzyską Warszawy? Ja nie należę do śmietanki i go nie znałem, chciałem tutaj zauważyć. Ja też osobiście nie. Ale słuchajcie, takich sytuacji w Europie ostatnio było więcej. 11 lipca bieżącego roku spisek na życie dyrektora niemieckiej firmy Rheinmetall Armina Papergera. Według CNN było. Miejsce... Też było, tak. Tak, tak. Miejsca wypadków i pożary w zakładach zbrojeniowych, na przykład General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Camden i Scranton Army Ammunition Plant w Pensylwanii, w USA czy BAE Systems w Glasgow w hrabstwie Monmouthshire w Walii. Najnowsze zdarzenia dotyczą bazy lotniczej NATO w niemieckim Geilenkirchen i niemieckiej bazy Wann,
gdzie 14 sierpnia stwierdzono możliwe skażenie wody w wodociągach, aby zatruć załogi tychże baz. Ostatecznie alarmy były odwoływane, ale wczoraj w tej pierwszej ponownie ogłoszono podwyższony stopień zagrożenia bezpieczeństwa dla personelu wojskowego. Pojawiły się tam jakieś dziwne drony. 18 kwietnia tego roku w Niemczech aresztowano dwóch obywateli Niemiec i Rosji pod zarzutem planowania ataków sabotażowych, w tym na amerykańskie obiekty wojskowe. Więc naprawdę sytuacja pod względem bezczelności, używania swoich oraz wynajętych, bo to jest ważne, że nie da się do końca stwierdzić, że za tym wszystkim stoi bezpośrednio Rosja i jej służby. Równie często może się okazać, że są to komercyjnie wręcz bym powiedział wynajęci albo indoktrynalnie skaptowani do współpracy ludzie, często obywatele krajów Unii Europejskiej, którzy wykonują tego typu zadania na zlecenie. Więc sytuacja tutaj jest nie do końca jasna, ale na pewno jest skomplikowana. A przedwczoraj, 22 sierpnia, doszło do niewyjaśnionej, jak dotąd, aktywności bezzałogowców nieznanego pochodzenia nad parkiem przemysłowym w Brunsbüttel, na północny zachód od Hamburga, gdzie znajduje się duży pływający terminal gazu ziemnego LNG. Przypomnę, że w przypadku niekontrolowanej reakcji, której towarzyszyłby ogień, w przypadku terminala gazowego, takiego statku gazowca, no to byłoby to porównywalne do tego, co się wydarzyło swego czasu w Libanie, kiedy tam magazyn nawozów, czy też statek z nawozami, odparował wraz z dużą częścią miasta. Sprawy są bardzo poważne. Duży wybuch był wtedy, tak? Tak. Wiesz, no przypomnijmy też te awarie we Freeporcie w Teksasie, tak? Nawet jeszcze przed gorącą fazą konfliktu i później. Wiesz, po obu stronach tego typu działania są. No tutaj służby muszą być bardzo czujne, no bo tutaj no, Rosjanie stosują, tak, tego typu metody. Może nie zawsze oni, bo my tego nie wiemy w wielu przypadkach, natomiast no, poszlaki często zmierzają, tak, do tych rosyjskich służb. No i należy się liczyć, że to będzie kontynuowane, że nie ustanie, nawet jeżeli by na Ukrainie nastąpił rozejm, to tego typu działania mogą cały czas się pojawiać, tak, no bo tutaj napięcie raczej pomiędzy Rosją a Zachodem cały czas będzie istniało, tak przynajmniej na ten moment wszystko wskazuje. Zobaczymy oczywiście, co przyszłość nam przyniesie, natomiast no to powoduje, że służby muszą być cały czas w stanie gotowości i monitorować, co się dzieje. Na pewno da się zmniejszyć tą aktywność rosyjską, tak, no ale to wymaga też czasami moim zdaniem takich bardziej odważniejszych decyzji, szczególnie jeżeli chodzi o Europę. Tak, dotyczących właśnie i pewnych dyplomatów, i tych dziur, jeżeli chodzi o systemy wizowe i tak dalej, i tak dalej. Tak? No tutaj właśnie poszło bardzo ostro ostrzeżenie do Węgier w sprawie tego ich programu rozszerzenia dostępności wiz dla obywateli Białorusi i Rosji. To jest raz, a dwa, są też pewne obawy, czy najświeższa awaria kolejowa w Polsce z tego weekendu, gdzie pod Trzebinią o mało nie doszło do czołowego zderzenia dwóch pociągów, czy to też nie był akt sabotażu. Jest to w tej chwili przedmiotem śledztwa i badań, bo nie można tego na tą chwilę wykluczyć, że gdzieś coś zostało zmanipulowane w systemie zarządzania ruchem kolejowym. I to bardzo niebezpieczna kwestia. Okej, no myślę, że to śledztwo będzie trwało, może za jakiś czas się dowiemy, a może też nie. Może się czegoś dowiemy. Znaczy jest to rozpatrywana jedna z hipotez śledczych i musi być sprawdzona. A my przechodzimy teraz do właśnie już bardziej polskich tematów. I tu mamy rzecz następującą. Przedstawiciele polskiego rządu, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony oraz reprezentanci polskiego przemysłu przybyli z wizytą roboczą do Turcji w piątek 23 sierpnia. W tym samym czasie mniej więcej też przyleciał do Polski premier Narendra Modi, który najpierw spotkał się w Polsce, następnie udał się do Kijowa.
Niektórzy mogliby powiedzieć, znaczy pojawiły się głosy, że niewłaściwie w ogóle został podjęty premier Indii, że w skali po raz pierwszy odwiedzin od 45 lat powinno mieć to wyższy wymiar, że zbyt niski był szczebel witających na lotnisku. Powiem tak, no wyjaśnienia szefa protokołu w tym zakresie są jak najbardziej merytoryczne i wyczerpujące. Jak sobie przypomnę wizytę nawet Joe Bidena, to zasadniczo kalka zachowań była, jeśli chodzi o to. Więc to jest trochę niepotrzebna burza w szklance wody, ale że istotni ludzie z zakresu możliwej współpracy w zakresie obronności w tym czasie akurat polecieli do Turcji, jeśli nie dało się zmienić terminu, to takie trochę nieszczęśliwe, ale nie mówię, że krytyczne, ale trochę nieszczęśliwe. Znaczna część rozmów tam w Turcji dotyczyła transferu technologii i tworzenia nowych mocy produkcyjnych w Polsce. I powiem tylko tyle, dlaczego dopiero teraz? Skoro nawet amerykańska fabryka amunicji postawiona w Teksasie ma linię produkcyjną z Turcji, Turcy na przestrzeni ostatnich 3 dekad przepotężnie, bym rzekł, rozbudowali swój przemysł zbrojeniowy. To naprawdę nowoczesny przemysł zbrojeniowy. Więc pozyskanie czegoś od nich wcale nie jest głupią sprawą. Była już dyskutowana kwestia jeszcze za poprzedniego rządu wyrzutni rakietowych, jeszcze innych oprócz HIMARS-ów i Chunmu z Korei. No to byłoby już chyba trochę za dużo, natomiast mają inne jak najbardziej sprzęty, które mogłyby nas zainteresować. Przemysł turecki wyraził duże zainteresowanie systemami produkowanymi przez polski przemysł zbrojeniowy według komunikatu oficjalnego. Rozmowy dotyczyły domen lądowych i powietrznych i postanowiono kontynuować dalsze negocjacje wspólnie podczas zbliżających się targów w Kielce. Słusznie. Jak można zobaczyć, rola Indii w światowej polityce z każdym rokiem ostatnio zyskuje na znaczeniu, więc ja bym troszeczkę lepiej starał się zgrywać tego typu wizyty i obecności, ale co do zasady, dobrze, że Polska w tej chwili rozmawia z Turcją, która jest sporym dostawcą technologii. I jeżeli uda się coś, co jest u nas potrzebne, zaimplementować do nas, będzie bardzo dobrze. Jest jedno ale. Pojawiły się też od razu obawy w naszym przemyśle obronnym, że może dojść do pogrzebania polskich zdolności. O co chodzi? Szef PGZ-u, pan Trofiniak, powiedział, że opracowanie nowego, ciężkiego, bojowego wozu piechoty to 10-12 lat. Podobnie zasadniczo co do opracowania nowego kołowego transportera pancerzonego, czyli następcy Rosomaka. I polski przemysł się obawia, że właśnie coś z gamy produktów, jakie są robione w Turcji, mogło na przykład coś takiego trafić jako ten nowy kołowy transporter pancerzony do Polski, do polskiej armii. A zdolności w polskim przemyśle, jak najbardziej na opracowanie samodzielne, są. W tym zakresie, w jakim jest to w Polsce możliwe, bo wieżę już mamy zrobioną, zarys W-30, a cały pojazd, kadłub po doświadczeniach eksploatacji Rosomaków. Jesteśmy w stanie sami zrobić, a silnik, którego bezpośrednio sami u siebie nie produkujemy na tę chwilę, wiemy dokładnie, gdzie pozyskać. Więc oby to się nie skończyło źle dla polskiego przemysłu obronnego, w postaci nieskorzystania z możliwości, jakie w nim są, bo uważam, że najpierw należy stawiać na swoje, ale też są obszary, w których jak najbardziej od Turków, od tureckich firm uważam, że dobrze by było pewne zdolności transferować do nas, żeby to produkować. W obszarze rakietowym na przykład jak najbardziej tak i pewnych zakresów elektroniki, bo oni kupując sprzęt mieli zawsze upierali się na dotarcie i posiadanie kodów źródłowych, stąd sami modernizowali, czy to samoloty, chociaż często we współpracy kiedyś z krajem z nadmorza martwego, a obecnie samodzielnie, a jeśli chodzi o swoje okręty, robili to już od dawna samodzielnie i takie jak nasze fregaty Pułaski i Kościuszko, tego typu, w wydaniu tureckim mają skokowo zwiększone zdolności operacyjne. I tu akurat też dogadywanie się z Indiami jest jak najbardziej fajne. Kiedyś polskie firmy, jeszcze z czasów, kiedy to Bumar rządził całą polską zbrojeniówką, dostarczaliśmy sporo do Indii, dziesiątki lub setki pojazdów pancernych i specjalistycznych. Od dawna niestety już na tym rynku nie funkcjonujemy, a szkoda.
Wiesz co, no, zobaczmy, i jakie będą konkrety, bo na razie to w sumie ani po tej wizycie hinduskiej, nie ma konkretów, jak dla mnie przynajmniej. Znaczy, oprócz tego, że Indie dostrzegają chyba też pozycję Polski i też co robią Chiny, i to też to zbliżenie z Białorusią, pewnie jest tam gdzieś odnotowywane, natomiast no, pasowałoby więcej konkretów. One się mogą pojawić, jeżeli chodzi o tą współpracę z Indiami, jeżeli chodzi o Turcję, no też w sumie na ten moment nic jeszcze nie wiemy, tak, co się udało, czego się nie udało. Rozmowy trwają i no i tu należy rozmawiać, tu akurat pełna zgoda. Okej, a my przechodzimy do top 2, a tym top 2 jest bardzo niepokojący materiał podkreślający to, jak w tej chwili wygląda kondycyjnie, że tak powiem, kwestia zasobów, tych raczej nazwałbym czysto statystycznych, jeśli chodzi o zdolność poboru, zdolność budowania rezerwy mobilizacyjnej i tym podobnych spraw w polskiej armii. O cóż chodzi? To jest obrazek związany z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. To widać po rogatywkach. Szanowni widzowie, wraz ze starzeniem się społeczeństwa kurczy się liczba osób, które mogą być uczestnikami kwalifikacji wojskowej. W latach 90. roczniki 18-latków liczyły około 600 tysięcy osób obu płci. W każdym z nich było przynajmniej ćwierć miliona młodych mężczyzn. Jednak z powodu starzenia się społeczeństwa, czyli spadku liczby zdolnych do posiadania dzieci też, oraz niskiego poziomu dzietności, w przyszłości roczniki podchodzące do kwalifikacji będą znacznie mniej liczne. Obecnie około 90% osób podchodzących do kwalifikacji zostaje uznanych za zdolnych do czynnej służby wojskowej. Jednak należy zwrócić uwagę, że zasadnicza służba wojskowa została zawieszona, co z pewnością powoduje, że młode osoby nie mają motywacji do przedstawiania komisji pełnej dokumentacji medycznej, bo po prostu no po co na to tracić czas? Tym bardziej jej fałszowania, co zdarzało się kiedyś w przeszłości. Istotny jest również rosnący problem otyłości w Polsce, bo dotyczy już 18% chłopców i 14,3% dziewcząt w wieku szkolnym. Co gorsza, wśród dzieci w wieku 7-9 lat ten odsetek wynosi nawet 32%. Więc ta zmieniająca się sytuacja demograficzna wymusi dokonanie zmian w podejściu Wojska Polskiego do kwestii zarówno rekrutacji, jak i budowy rezerw osobowych. W obecnej sytuacji niezbędne wydaje się rozpoczęcie dyskusji na temat włączenia do kwalifikacji wojskowej kobiet. Niestety, cywilizacyjne osiągnięcie, jeżeli chodzi o równouprawnienie. Bez wprowadzenia takiej zmiany za 30 lat wielkim wyzwaniem dla sił zbrojnych będzie stworzenie odpowiednich zasobów kadrowych do rezerwy tak zwanej odtworzeniowej w razie ewentualnej wojny. Wartym zauważenia jest też fakt, że docelowa liczebność Wojska Polskiego w czasie pokoju jest większa obecnie planowana niż liczba dzieci urodzonych w 2023 roku i ponad dwukrotnie większa niż liczba urodzonych wówczas chłopców. Więc to są już naprawdę poważne wyzwania statystyczne i demograficzne. Mówi o tym coraz częściej Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, wystawiając swoje rekomendacje i przy planowaniu długookresowym to już jest sygnalizowane. Mówił też u ciebie w takich aspektach zapewne Ariel Drabiński, u mnie też kiedyś o tych rzeczach opowiadał. Naprawdę, Europa ma, jeśli chodzi o te tradycyjne grupy etniczne tworzące mozaikę ludności krajów europejskich, ma poważny problem z dzietnością, z demografią, co się musi przełożyć na kwestie związane z armią i bezpieczeństwem. Natomiast czy to będzie impulsem do zwiększenia się wszelkich wydatków na systemy, które są systemami bezzałogowymi? Zapewne tak. Czy to podniesie koszt funkcjonowania systemów bezpieczeństwa i obronności w Europie? Tak. Czy to będzie wystarczające do tego, żeby przeciwstawić się większym, może i prostszym armiom, tudzież zagrożeniom wykorzystującym bardziej ludzki wymiar swojej działalności? Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, ale doświadczenie wielu konfliktów pokazuje, że ten, kto jest bardziej dziki, potrafi wygrać. I to jest bardzo niepokojące,
a Polska musi chyba kompleksowo podejść do tematu realnego wsparcia rodzin w tym, aby zwiększała się dzietność i zastępowalność pokoleniowa występowała w odpowiednim poziomie, aby nasza społeczność się nie kurczyła i aby też nie było, w części jest, konieczność przyciągania ku nam, ku Polsce jakiejś liczby wykwalifikowanych, oferujących sobą coś ciekawego emigrantów, jeżeli zależy nam na tym, żebyśmy mieli spokój. I tu wszystkie siły polityczne powinny się nad tym mocno pochylić, żeby tę kwestię rozwiązać. Bez właściwej współpracy i wsparcia dla instytucji rodziny i odpowiednio, przepraszam, dobrych warunków bytowych w Polsce, no nie uporamy się z tym tematem, a ilość emigrantów przybywających do Polski w naturalny sposób, żeby wypełnić zapotrzebowanie na rynku pracy, będzie rosła. No tak, wiesz co, no, trzeba chyba też sięgać po te programy do migrantów, których będą mogli oni brać udział, znaczy będą rekrutowani też do wojska, tak? Takie systemy są na świecie. Też. Pomijam, że w Rosji też jest taki system, ale on jest wypaczony. Ale chodzi o takie systemy, tak, czyli pozyskiwanie różnego rodzaju praw jako obywatele. No ale zanim się pozyska prawa, no to pewne obowiązki, tak, a więc tutaj służba wojskowa mogłaby być bardzo często takim atrakcyjnym elementem, tak, dla tych migrantów, bo wiesz, dosyć dużo można zyskać na tym. Nie wykorzystuje się w tym momencie, ja nie słyszałem przynajmniej o takich planach, być może ze względów też politycznych, że mogło to by być niepopularne albo zostać odebrane niepopularnie, natomiast nie ma, chyba Polska nie ma wyboru, jeżeli chodzi o przyszłe lata, czyli zwiększanie tutaj, zwiększanie jak gdyby możliwości polskiej armii, nie tylko jeżeli chodzi o uzbrojenie, ale jeżeli chodzi również o liczebność, no bo ktoś musi nadal używać, mówisz, wiesz, bezzałogowe, no ale to będzie bardzo drogie bezzałogowe. To jest po pierwsze, a drogie, po drugie te bezzałogowe często też wymagają gdzieś dalej tych ludzi i to często jeszcze większych specjalistów i ekspertów, którzy będą umieli tak to programować, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. No ja bym chciał, wiesz, zobaczyć właśnie jakiś taki system dla migrantów, bo dużo się na przykład u nas mówi, natomiast nikt nie mówi, że mówi się tylko o tym, że migranci mają mieć jakieś prawa, ale nikt nie wspomina, że moment, no ale to też powinny być jakieś obowiązki, tak, jeżeli ktoś chce mieszkać w Polsce i tutaj wiązać swoją przyszłość z Polską, tak. Tak, tak, takie jest moje zdanie, ale oczywiście jak to w komentarzach ostatnio piszcie, możecie mieć odmienne. Jak to ostatnio ktoś powiedział, dać Tatarom krymskim możliwość służenia w polskich jednostkach rozpoznawczych byłoby bardzo ciekawą opcją, a dwa, posiadanie polskich górków wcale by nie było też złym pomysłem. No mówię, no to są, nie są nowe, tak, natomiast wiesz, możemy sobie nawet wyobrazić, że ci osławieni Ukraińcy służyliby w polskiej armii, tak, szczególnie, że duża część chce tutaj mieszkać, tak. Tworzą też rodziny mieszane, różnie to wygląda, więc tutaj pewne rzeczy można by im po prostu ułatwić, nie? Zgadza się. Polska musi... No, może tak. No to musi być plan, tak? To nie na zasadzie takiej, że coś tam. Nie, dobrze by było pochylić się nad problemem we właściwy sposób, pochylić się, rozebrać go na czynniki pierwsze i spróbować z tego sklecić jakiś plan, który będzie uwzględniał interes Polski, zarówno ten narodowy, jak i militarny, bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Patrzeć na siebie. Skoro Niemcy grają na siebie, będąc elementem zespołu w Unii i w NATO, a grają głównie na siebie, dlaczego my nie mamy robić tak samo? Krótko i na temat. No i teraz będzie top 1, a top 1 jest rzeczą, która nie, że się pojawiła dopiero teraz, bo jest to coś, co Amerykanie robią co 4 lata, znając, że ewaluacja jest ważną kwestią, czyli Joe Biden zatwierdził tajną strategię nuklearną. Jest oficjalna doktryna, która jasno podaje, co, jak, kiedy i dlaczego, tak samo mają Rosja i są jej elementy całkowicie niejawne,
ale jak to w dzisiejszych czasach bywa, tutaj całej niejawności zadbano o to, żeby pewne rzeczy przenikły na zewnątrz i przez prasę trafiły do świata, żeby w jasny sposób, ale nie bezpośrednio, wskazać pewne pryncypia. O co chodzi? Które państwa pojawiły się w tym momencie nieoficjalnie, ale w sposób oczywisty, na celowniku USA? W tajnym dokumencie prezydent Biden nakazał siłom zbrojnym przygotowanie się do skoordynowanych konfrontacji nuklearnych z Rosją, Chinami i Koreą Północną. Skoordynowanych oznacza, że te trzy kraje we współpracy ze sobą. Zabrakło mi tutaj od razu jeszcze dorzuconego Iranu, który chociaż nie jest w tym momencie krajem, który już posiada broń nuklearną. Amerykanie od dawna starają się to spowolnić, ten proces dochodzenia do tej zdolności w Iranie, no ale to się w końcu kiedyś na pewno tam uda. Więc ja bym dołożył od razu tutaj to więcej. Ale na ten czas, po czteroletniej przerwie, właśnie taki najprawdopodobniej zapis tam się znalazł. Prezydent Biden zatwierdził już w marcu ściśle tajny nuklearny plan, który po raz pierwszy zmienia kierunek amerykańskiej strategii odstraszającej. W tym tajnym dokumencie Biden nakazał siłom zbrojnym przygotowanie się właśnie do działań już nie pojedynczej Rosji, tylko tercetu krajów. Wytyczne dotyczące użycia amerykański przywódca zatwierdził na etapach. Wtedy pewne rzeczy, teraz w sierpniu zostały one dokończone. Prezydent nakazał siłom zbrojnym przygotowanie się do tej możliwej akcji trzech krajów. To jest jednocześnie informacja i ostrzeżenie dla współpracowników USA, że też się mogą spodziewać czegoś takiego. Dokument jest oficjalnie tak ściśle tajny, że nie istnieją jego elektroniczne kopie, a jedynie niewielka liczba papierowych wersji. Jednak w ostatnich wypowiedziach, to zakładam, że celowych, dwaj wysokiej rangi urzędnicy administracji mieli możliwość nawiązania do tej zrewidowanej strategii, zauważyli to dziennikarze New York Timesa. Jak podali, prezydent wydał nakaz przygotowania do działań na taką właśnie okoliczność. Dokument po raz pierwszy szczegółowo analizuje, czy Ameryka jest w ogóle przygotowana do reagowania na tego typu potencjalne kryzysy nuklearne, które mogą wybuchnąć jednocześnie lub też sekwencyjnie z wykorzystaniem kombinacji broni nuklearnej i konwencjonalnej. Niedawno wydał też Biden zaktualizowane wytyczne dotyczące użycia broni, aby uwzględnić tych wielu przeciwników, o czym wspomniał Vipian Narancz z New York Timesa. Strategia nuklearna jest akurat domeną tego człowieka, jest on z Massachusetts Institute of Technology, czyli MIT, pracował w Pentagonie przed powrotem na uczelnię na początku jeszcze swojej kariery naukowej i Pranay Wadi zaznaczył, że nowa strategia uwydatnia konieczność jednoczesnego odstraszania więcej niż jednego państwa, czyli więcej niż jednego ośrodka decyzyjnego. Ma to być zasadnicza zmiana sposobu myślenia Waszyngtonu. I co jeszcze ważne, zauważono bardzo mocno w dokumencie, że rozbudowa arsenału nuklearnego Chin przebiega w szybszym tempie niż przewidywał wywiad USA jeszcze 2 lata temu. Przypomnę, 2 lata temu, jak robiliśmy materiał z Aleksandrem Fiedorkiem, Chiny miały około 350 głowic nuklearnych. Plan na najbliższe 10 lat zakłada przejście do poziomu 1600-1700, ale już w tej chwili według danych amerykańskich są w okolicy 1000. 2 lata temu było to 350, więc skok jest niesamowity i dotyczy to wszystkich elementów triady nuklearnej, jeśli chodzi o Chiny. Więc mógłby ktoś spytać, dlaczego tak szybko się to dzieje? Wygląda na to, że w długoterminowej strategii prezydent Xi odszedł od tak zwanego minimalnego odstraszania i ma ambicje sięgnąć lub przekroczyć rozmiar arsenałów Waszyngtonu i Moskwy. Jeśli przyjąć, że oficjalnie Moskwa ma ponad 7 tysięcy głowic, Waszyngton ponad 5 tysięcy, mają pierwotnie dojść do 1600-1700 Chińczycy, a już myślą o przeskoczeniu tego wszystkiego, to sprawa jest i bardzo kosztowna,
ale też na pewno, znając Chińczyków, już dobrze przygotowana, a rozbudowa wszystkich instalacji cywilnych nuklearnych, które jednak mogą wykonywać zadania wspomagające dla programów militarnych, w skali 10 reaktorów rocznie średnio w Chinach, rozpoczynanych, nowych budów lub też kończonych, daje wyobrażenie o tym, co się dzieje w tym zakresie w Chinach. Kosztowne, szybkie, ale w chińskim tempie. Coś dorzucisz do tego wyścigu zbrojeń? Wiesz co, nie, dużo o tym mówiliśmy wcześniej na naszych materiałach. Myślę, że możemy przejść do punktu zerowego, czyli czeskiej amunicji. Tak, punkt zerowy to jest po prostu przejście do faktów od zapowiedzi. Czesi są ostatnio w tym coraz lepsi i trzeba przyznać, imponują mi w swoim wydaniu, jeśli chodzi o dyplomację. Czechy sfinansują zakup amunicji dla Ukrainy z odsetek od rosyjskich aktywów zamrożonych przez Unię Europejską. Fundusze te pozwolą między innymi na zakup wielokalibrowych pocisków dla ukraińskiej artylerii. Czeskie MON poinformowało, że rosyjskie fundusze będą przeznaczane na zakup amunicji na całym świecie i to wyjątkowa okazja, aby szybko i skutecznie wspomóc Ukrainę. Część dochodów zamrożonych rosyjskich aktywów zostanie przeznaczona na dostawy amunicji i Czechy jako pierwsza z tego skorzystają. Jest to też dowód na zaufanie sojuszników do Czech i czeskiej inicjatywy amunicyjnej. Mały kraj, ale posiadający zdolnych dyplomatów, dobrze działające służby, jeśli chodzi o promocję własnego eksportu, dzięki czemu znają sytuację na świecie i wiedzą, do jakich drzwi zapukać, żeby pozyskać to, co można. Oczywiście Czechy na tym nie stracą, bo oczywiście jeszcze na tym zarobią, więc jak dla mnie ideał. A tymczasem w Polsce nie do końca nawet wiadomo, co będzie dalej z zakupami czołgów K2, bo będzie pewnie tylko kolejna umowa na dostawę kolejnych 180 czołgów. Dalej nie ma mowy o ich polonizacji w wersji PL. Jak to dalej będzie wyglądało? A patrząc na zachowanie Czechów, to można i mieć ciastko, i zjeść ciastko, jeżeli się to robi z głową po czesku. Tymczasem u nas niestety tak dobrze z tym planowaniem i realizowaniem nie jest, czego Czechom niniejszym zazdroszczę. I to był punkt zerowy w tym wszystkim. Coś więcej w tematach będzie na bieżąco uzupełniane na kanale. To by było na tyle dzisiaj. No tak, słuchaj, jeżeli chodzi o te Czechy, mam jak gdyby pytanie, jakiej ilości można się spodziewać do końca roku, jeżeli chodzi o tą inicjatywę? W pierwszej inicjatywie był 1 000 000 sztuk. No bo wiesz, to cały czas rośnie, więc tu można się, jak ktoś nie śledzi, pogubić. Potem pojawiła się kolejna partia, nawet 800 tysięcy sztuk możliwa, tylko na ten pierwszy 1 000 000 była zrzutka krajów dobrowolna, kompletnie spoza tej puli, o której teraz jest mowa. Te 800 tysięcy, które namierzyli w kalibrach różnych, żeby było jasne, i natowskich, i rosyjskich, jest dostępne według Czechów i tym razem mieliby pieniądze, ja bym powiedział nawet szybciej, jeżeli Euroclear je na przykład szybko przetransferuje do nich, to będzie bardzo szybka sprawa, ale to nie był koniec. Jeszcze Estonia znalazła w innych miejscach około 600 tysięcy. Jeżeli Estonia się włączy do tego i podłączy się pod te pieniążki z zamrożonych aktywów rosyjskich, to do końca tego roku stawiam, że kolejny 1 000 000 ogólnie będzie w stanie się pojawić, a w pierwszej połowie roku to wszystko, co jest z sumy 600 plus 800 tysięcy, czyli jeszcze 400 do 500 tysięcy w pierwszej połowie przyszłego roku, można by uznać wtedy za pewnik, że na pewno trafi na Ukrainę. A to już jest całkiem sporo. Słuchaj, no i następne pytanie, czemu Rosjanie nie korzystają i nie próbują tutaj kupować w tych krajach? Tylko cały czas jedynie Korea Północna i Iran. Na to chyba odpowiadasz na bieżąco u siebie ze względu na te sankcje, kwestie płatności, jak to rozliczać. Nie każdy nawet chce przyjąć. W ostatnim czasie była odmowa nawet lądowania samolotu rosyjskiego, o którym, jak wieść gmina niesie, sporo złota było na pokładzie celem właśnie realizowania rozliczeń i pewien kraj jednak się nie zdecydował na przyjęcie tego samolotu. Więc coraz bardziej Rosja wśród krajów, na które
Unia Europejska i Stany Zjednoczone mają wpływ dyplomatyczny, coraz częściej spotyka się z odmową współpracy w zakresie transferów i handlu. No tak, no tutaj możemy to wytłumaczyć w ten sposób, że powiedzmy bez wymieniania tych krajów, bo w sumie nie wiem, czy ktoś wymienił w końcu, czy nie, to może nie będę tym pierwszym, który to będzie gdzieś tam wymieniał, jeżeli nie było wymieniane, bo nie wiem, czy to jest tajemnica jeszcze nadal, dla Rosjan chyba już nie, ale okej. To wygląda, że ryzyko małe, kasa się zgadza, często ta amunicja, no, te resursy się też zbliżają. No niektóre chyba są nawet po, to też powiedzmy sobie w niektórych wypadkach. No, ale tu akurat. Ale i tak jest to lepsze niż to koreańskie. Tak, tak, ale Ukraińcy odpalili u siebie reelaborację, czyli tak, tą problemową po terminach amunicję są w stanie przywrócić do sprawności. No. A więc no, wszystko wskazuje, że ten głód amunicyjny, jeżeli chodzi o ten rok, za moment to chyba będzie coraz większa historia, bo to stopniowo napływa też na front, to nie jest też tak, że od razu i jeszcze ten problem cały czas moim zdaniem istnieje, no ale on nie jest taki jak powiedzmy jeszcze 3 miesiące temu. Tak. No tu barierą jest poziom zużycia tego, co wystrzeliwuje te pociski, czyli zużycie luf armatnich, chałubicznych i tak dalej. I tu jest większy problem i na tą chwilę embargo informacyjne w tym zakresie jest tak duże, że na pewno coś jest robione. Brak informacji sugeruje, że coś jest robione, tylko że jest to na tyle delikatna sprawa, że należy nad tym być absolutnie dyskretnym. Okej. No dobrze. Ale właśnie, poczekaj, jeszcze jedna rzecz się pojawiła w tym wszystkim. Ukraina na tyle się stała zdesperowana, jeśli chodzi o artylerię, a przy nie największym dostępie do tej postsowieckiej amunicji, że wdraża projekt na niektórych typach haubic holowanych, co jest ważne, na przykład Hiacynty B, że będą je rekalibrować na kaliber natowski 155 przy zachowaniu tych parametrów eksploatacyjnych, jakie są, nie będzie to wymagało dodatkowego przeszkolenia załóg, obsług i tak dalej. Natomiast zaczną korzystać z amunicji kalibru 155, do której jak widać jest coraz większy, lepszy dla nich dostęp, ale są też takie niepotwierdzone jak dla mnie nowinki typu próby strzelania amunicją z naszych krabów na przykład, rosyjskiego kalibru 152,4, a nawet 122, jeżeli tam się zamontowało specjalne pierścienie prowadzące na tych pociskach, żeby wypełnić w całości przekrój lufy większego kalibru. Nie znam wyników, ale nie można w żadną stronę określić, czy to jest im plus, czy im minus. Nawet takie eksperymenty robią w chwili obecnej Ukraińcy i bądźmy szczerzy, no, taki poligon i laboratorium doświadczalne, jakie w tym momencie na tej Ukrainie jest, to jest coś, czego w Europie nie było od dekad, wielu, wielu dekad. I to może pchnąć rozwój różnego rodzaju systemów artyleryjskich naprawdę bardzo mocno do przodu. Tak, to prawda. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o jesień. Zobaczymy też, myślę, za miesiąc, w jakiej sytuacji będziemy, bo pewnie jakieś zmiany tutaj pojawią się w tym konflikcie. Ja ze swej strony dziękuję Maćku. Dziękuję widzowie za spędzony czas. Zapraszam na jutrzejszy poranny materiał, jeżeli chodzi o Kremlinkę, oraz zapraszam też na materiały kapitana jutro. A jutro między innymi wieczorem materiał z Mateuszem Duchem dotyczący tego, jakie są obecnie możliwości i szanse w Europie i czy Polska załapie się na to, co jest w tej chwili możliwe do uzyskania w sensie geopolitycznym, dyplomatycznym i w paru innych płaszczyznach, które są dla nas jako Polaków i Polski interesujące. To jeszcze raz dziękuję. Miłego wieczoru. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Czołem.